Ubiegły rok Galeria Pod Altantami zakończyła wystawą zdjęć Tadeusza Rolkę. Natomiast nowy 2018 rok rozpoczynamy wystawą grafik i rysunków. Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Katarzyny Prusak, artystki z Poznania. Pokażę tutaj i swoje prace malarskie, które łączy prostota grafiki z taką nietypową strukturalnością rzeźby. Będą to bardzo ciekawe prace, będą też pokazane grafiki i artystka będzie tutaj specjalnie dla nas przygotowywać instalację, która będzie tutaj wykonana w naszej galerii. Także serdecznie zapraszamy na wernisaż. Biblioteka Pod Atlantami zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia. W tym roku odbędą się one pod hasłem Zimowe Rozmaitości. Od 15 do 26 stycznia, od 11 do 13 w trzech działach i filiach. W dziale dziecięco-młodzieżowym w Rynku, w multimedialnej filii bibliotecznej na Podzamczu oraz w filii numer 7 na Piaskowej Górze czekały na Was będą zajęcia, bardzo, bardzo różne. Zajęcia te są oczywiście bezpłatne i zapraszamy na nie serdecznie wszystkie chcące spędzić ciekawe ferie dzieci. Witam Państwa z Teatru Dramatycznego. Po raz pierwszy w 2018 roku zapraszamy Państwa na spektakl Szkoła Żon Moliera w reżyserii Łukasza Wita Michałowskiego. Szkoła Żon to arcydzieło francuskiej klasyki, którego tematem jest miłość i ponadczasowa zazdrość. Opowiadamy historię starego kawalera Arnolfa, który decyduje się poślubić swoją wychowanicę Anusię, młodziutką dziewczynę, sądząc, że młodziutka i głupiutka będzie mu bezwarunkowo oddana. Los pokaże, jak bardzo się mylił. Zapraszam na pełną intryg, humoru, muzyki granej na żywo, komedię kostiumową w piątek i sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 18.